Cześć! Zaczynamy ferie po królewsku online. A gdzie dzisiaj jesteśmy? Jesteśmy w Zamku Żupnym, w Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce. I dowiemy się dzisiaj m.in. czym się różni pies od kogutka, jak wyglądał XVII-wieczny lunchbox i mimo tego, że nie ma śniegu, zobaczymy bałwana. Gotowi? To zaczynamy! Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień dobry, witam Was również bardzo serdecznie na dziedzińcu Zamku Żupnego. Zamku, który powstał ponad 700 lat temu, a związany on jest z gospodarstwem żupnym. No właśnie, co to jest gospodarstwo żupne? No, w ogóle chciałem Was zapytać, czy Wy wiecie, co to takiego jest żupa? Wiecie? Z czym Wam się kojarzy? Na pewno wiedzą, ale nie chcą zdradzić. Czyli się kojarzy z korupa kopalni. Blisko. Fantastycznie, moi drodzy. Oczywiście, żupa, tak w skrócie mówiąc, możemy rzeczywiście powiedzieć, że to taka dawna nazwa kopalni. Oczywiście w dawnych czasach była własnością króla, więc było to przedsiębiorstwo Żupa Królewska. Moi drodzy, było takie kiedyś powiedzenie, że Rzeczypospolita bez Wieliczki nie warta łojowej świczki. A więc rzeczywiście, żeby król mógł się dobrze bawić, żeby mógł sobie budować zamki, no to musiał skądś te pieniądze mieć. No i właśnie kopalnia nasza, a inaczej mówiąc ta żupa, dostarczała właśnie tych pieniędzy. Moi drodzy, to takie całkowite gospodarstwo żupne właśnie znajdowało się na naszym zamku i tutaj były magazyny, tutaj był sąd, tutaj było więzienie. No i również, moi drodzy, stacjonowała tutaj załoga wojskowa, która broniła okolicznej ludności i magazynów soli. Właśnie takie baszty tutaj, było ich około 19, powstały za czasów takiego wielkiego króla, czyli króla, wielkiego króla Kazimierza Wielkiego. Bardzo dobrze. Właśnie, moi drodzy, to całe nasze miasto zostało otoczone murem obronnym i do dzisiaj pozostała tylko ta jedna baszta, którą tutaj możecie zobaczyć. Moi drodzy, jeszcze tutaj mamy pewne takie filary przed basztą, które możecie tutaj na naszej makiecie zaobserwować. Tak? To są pozostałości po naszej kuchni żupnej, ponieważ górnicy w dawnych czasach, jak również furmani, którzy przyjeżdżali po sól, otrzymywali w naszym gospodarstwie bezpłatny posiłek, czyli mogli sobie coś zjeść, jak wyszli z tej ciężkiej pracy. Ale za to pracowali bardzo ciężko. No niestety, praca górnika jest pracą bardzo, bardzo ciężką. Myślę, że o tym sobie będziemy mogli opowiedzieć, jak wejdziemy do naszej części zamku środkowego. No, ale właśnie to wielkie gospodarstwo musiało być jakoś zarządzane. Jak myślicie? Kto zarządzał takim gospodarstwem? Król. No król był właścicielem, ale kto w imieniu króla? Wszystkimi, ale kto właśnie był takim zatrudniony przed króla, jak myślisz? Służący jacyś? No nie. No moi drodzy, w przedsiębiorstwie, chociażby w szkole, kto zarządza tym wszystkim? Dyrektor! Bardzo dobrze. No właśnie, tu też był taki dyrektor, ale ten dyrektor się dziwnie nazywał, bo to był żupnik. Żupnik. Tak, no żupnik miał swojego zastępcę, nie był wicerzupnik, tylko podżupek. A kiedy powstał ten zamek? W którym roku? 700 lat temu, tak? 700 lat temu, dokładnie. Moi drodzy, tak, dawno temu. Poli sobie. Czyli jest bardzo, bardzo stary. On nawet znajduje się na takiej liście światowego dziedzictwa UNESCO, bo rzeczywiście jest bardzo cenny. No dziś w tym zamku, moi drodzy, znajduje się Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. Są pewne ciekawe eksponaty, no, związane z tym miastem, z kopalnią, więc będziemy mogli wszystko to sobie za chwileczkę zobaczyć. Z wielką chęcią. No to w takim razie zapraszam Was do środka. Znajdujemy się teraz w najbardziej reprezentacyjnej części naszego zamku żupnego, czyli w sali gotyckiej, inaczej mówiąc izbie grodzkiej. To właśnie tutaj żupnik, czyli pamiętacie, kto to taki był ten żupnik? Ze
jestem dyrektor. Właśnie, tutaj żupnik przyjmował króla, ponieważ król chciał sprawdzić, jak się miewa jego gospodarstwo żupne. No skoro miał z tego takie zyski, no to jak najbardziej musiał to wszystko skontrolować. Właśnie król Kazimierz Wielki wprowadził taki coroczny zwyczaj tutaj kontroli tego gospodarstwa żupnego. A więc żupnik na pewno tutaj musiał niezłe przyjęcie mu zorganizować. Możemy tutaj dzisiaj zobaczyć właśnie obrazy przedstawiające tych dawnych dyrektorów, żupników, administratorów tego przedsiębiorstwa solnego. No chociażby ten największy obraz. Chciałam się zapytać, kto jest przedstawiony na tym obrazie. Na tym obrazie widzimy żupnika Sebastiana Lubomirskiego, tak, to Sebastian Lubomirski. Moi drodzy, był bardzo bogaty dzięki temu, że zarządzał tym przedsiębiorstwem solnym. Był nawet właścicielem, prywatnym właścicielem jednego z szybów. A szyb, no to właśnie ta dziura, którą możemy dostać się do kopalni. Ta sala wzorowana jest właśnie na sali królewskiej z zamku na Wawelu. No, pochodzi z czasów króla Kazimierza Wielkiego. Taka nietypowa, widać właśnie ten sufit z takim specjalnym sklepieniem żebrowym. No więc jak najbardziej chyba takie sale występowały w zamkach. Dzisiaj co tutaj się odbywa? Koncerty? Tak, oczywiście. Koncerty, spotkania naukowe albo zajęcia edukacyjne. Więc właśnie takie rzeczy tutaj dzisiaj możemy zobaczyć. A tutaj właśnie na tych trzech krzesłach siedział król i ci dyrektorzy? Myślę, że zapewne oni byli w jakimś takim prezydialnej części, a więc król tylko, że na innym krześle zapewne siada. Może nie na tronie, ale na pewno o wiele bardziej wygodnym. No i żupnik, który tu mu przedstawiał całą sytuację, myślę, że obok niego jak najbardziej mógł na krześle też siedzieć. Sól w Wieliczce nie łączy się tylko z powstaniem tego zamku. Czyli nie 700 lat temu znano sól w Wieliczce, a o wiele wcześniej. Było to 6000 lat temu. Wow! Słyszałeś 6000 lat temu? Bardzo dawno temu ludzie produkowali na tych terenach sól. Ale jak produkowali, to dowiemy się w najniższej części naszego zamku, czyli w piwnicach. Ale po drodze pokażę wam bałwana, którego nie ulepiłem, no bo wiemy, nie ma śniegu, ale co to za bałwan, to zaraz przekonacie się sami. Dzień. Moi drodzy, śniegu nie ma, a my tu w muzeum mamy bałwana. Patrzcie. Z no, czego zrobiony ten bałwan? To nie bałwan szkolny, tylko tak, bałwan solny. No, oczywiście. Waży on aż 250 kg, więc no nie wiem, Olek, dałbyś radę podnieść takiego bałwana? Musielibyśmy być chyba takimi strongmanami, żeby sobie dać radę. Waży 2 tony? Nie, 250 kg, ale są takie w kopalni w naszej podziemnej ekspozycji o wiele większe, które no prawie osiągają wagę, tak jak wspomniałeś, 2 tony. Więc musiało być kilku takich siłaczy, żeby podnieść taką dużą bryłę soli. Więc w jaki sposób można było transportować? Przez liny. Można było wyciągać na powierzchnię za pomocą takiej liny, tak? Ale żeby dostarczyć do tego miejsca, gdzie ta lina była, to trzeba było ją przetoczyć. Tak jak wy, kulę śniegu w zimie toczycie na bałwana. Więc tutaj górnicy toczyli właśnie te bałwany, albo można było przewieźć również na piesku. Na piesku? Jakim piesku? No moi drodzy, to kolejna zagadka, którą myślę, że oczywiście jeszcze dziś ją rozszyfrujemy. Ile by to kosztowało? No bardzo dużo. Mówiono, że w dawnych czasach, 500 lat temu, to ponoć za taką dużą bryłę soli no, można było kupić ponoć nawet całą wioskę. Moi
drodzy, oczywiście nasza ekspozycja archeologiczna tutaj przedstawia różne epoki dziejowe, ale to, co najważniejsze związane jest z Wieliczką, to proces warzelniczy. Warzelniczy, co to znaczy? No właśnie. To chyba właśnie takie lepienie gliny? No ważenie. Wiecie, co to znaczy ważenie? Ważyć coś. Tak, ważyć coś. No właśnie, ważyć można na przykład na wadze i odmierzać, tak, ile kilogramów tutaj mamy tej soli. Ale ja wam chcę powiedzieć o ważeniu przez RZ. Czyli chodzi o war, proces gotowania. Bo tutaj na tych terenach ludzie uzyskiwali sól poprzez podgrzewanie solanki. Kolejny trudny wyraz. Co to solanka. Takiego ta solanka? To taki piec? Coś z soli na pewno, co tak można ulepić na przykład, tak? Taki stół. Rozpór. Solanka to po prostu woda słona. Ale rzeczywiście, tą wodę słoną można podgrzać na przykład w takich naczyniach glinianych, jak to dawniej tutaj w Wieliczce wykonywano. Później można było poprzez odparowanie tej wody słonej, pozostawała taka specjalna masa, którą przelać do innych dzbanków glinianych i wtedy można by ją wygrzać. Dokładnie, wygrzać jeszcze w palenisku i mieliśmy taki kawałek białej, czystej soli. I to jest właśnie proces ważenia? To jest proces ważenia. Właśnie w taki sposób powstaje sól z wody słonej. Wystarczy ją podgrzać. Później, w dawnych czasach, późniejszych, podgrzewano wodę słoną w takich panwiach metalowych. No wygląda taki to... mały basen. Taki mały basen. Duża wanna albo duża, mały basen. Właśnie, duża wanna. No i co trzeba było zrobić pod spodem, pod tą wanną? Fantastycznie rozpalić ogień, czyli podgrzać tą wodę słoną w naszej panwi i uzyskano również białą sól. Tą sól można było przechowywać w naczyniach glinianych. No właśnie, stąd tutaj tych naczyń mamy bardzo, bardzo dużo i ja dla was przygotowałem specjalne zadanie. Bo oczywiście, kto mógł stworzyć takie naczynie gliniane? Każdy człowiek. Służący króla. No, moi drodzy, takimi rzeczami zajmowali się garncarze. Oni na specjalnych właśnie... Dobrze, że nie gliniarze. Tak, kołach takich garncarskich, ale z gliny jak najbardziej lepili takie gardki. My będziemy mogli sobie ulepić te gardki, ale z innej masy. Oczywiście nie z gliny, tylko skoro jesteśmy tutaj w Wieliczce i mowa cały czas o soli, bardzo dobrze, to ulepimy sobie naczynia warzelnicze z masy solnej. Moi drodzy, przygotowałem dla was to zadanie, więc jak już wiecie, musicie ulepić właśnie takie specjalne naczynie. Tym razem nie z gliny, tylko właśnie z tej masy solnej. A więc, no, może być, działamy. W każdym razie musimy to ciasto dobrze ugnieść i staramy się sami tutaj teraz nabrać jakiś kształt. A więc, no, trochę tu musicie włożyć też swoje siły. Naczynie. Już mam plan. Masz plan? To nie jest takie łatwe. No a co dopiero jakbyśmy robili to z gliny? To... No właśnie, a z czego jest zrobiona ta masa? Bo jeśli ktoś nas ogląda w domu i chce też się pobawić coś takiego? Przepis jest bardzo prosty. Oczywiście wystarczy mąka, sól i woda w odpowiednich proporcjach. Z kilograma mąki, z kilograma soli i wody, tak żeby dodać, żeby była taka specjalna konsystencja, żeby dało się to właśnie tak specjalnie lepić, jak wy teraz lepicie. No ale zobaczcie. Ja was zostawiam z tym zadaniem, a wy działajcie. Okej, ja już prawie zrobiłam w sumie, a wy? Ja też. Ja jeszcze chwilka. Ja sobie tu wstawię ten... Ja sobie tu wstawię i rozgromię tą sól i sobie tu wstawię. Rozgromisz, co? Walnę mu. Wow, jak to pięknie. Powiedzcie mi, kochani, w czym w domu przechowujecie sól? Solniczka. Bardzo dobrze. Oczywiście solniczka to dzisiaj taki przedmiot naturalny, powszechny, ale... Dawniej było inaczej. No chyba nie wyglądają tak wasze solniczki w domu.
No nie. No właśnie. Moi drodzy, kiedyś solniczki były bardzo cenne, tak jak sól, więc można było je spotkać tylko na dworach królewskich albo książęcych. Właśnie ceremoniał dworski nakazywał, żeby solniczkę ustawiać przed najważniejszą osobą zasiadającą przy stole. Przed królem? Tak, jeżeli król zapewne... No bo to podkreślało jego status, rangę, że on jest najważniejszy, no bo te solniczki kiedyś były bardzo, bardzo cenne. Czasem solniczki były bardzo małe, ale później wchodziły w skład jakiegoś rozbudowanego serwisu. W takich normalnych domach, w takich chatkach, to są takie czy są w ogóle solniczki, czy... No myślę, że w dawnych czasach z tą solą było ciężko nawet w takim zwykłym domu, więc może ona była przechowywana w jakichś innych pojemnikach, ale na pewno takich pięknych, drogocennych solniczek nie było. Bo solniczki były tak prawie drogie jak sól chyba, prawda? Tak, były właśnie bardzo, bardzo cenne, więc nie każdy mógł sobie pozwolić na solniczkę. Nasze muzeum jest właśnie nietypowe, bo posiada taką kolekcję bogatych solniczek, takich najcenniejszych. Mówimy tutaj małe arcydzieła sztuki, ale patrząc na to wielkie dzieło... To raczej wielkie arcydzieło sztuki. Właśnie, myślę, że chyba zajęłoby nam nawet połowę stołu. To jest jedna z najstarszych takich kolekcji porcelanowych na świecie. Chyba największych. Największych i jedyna w polskich zbiorach, moi drodzy, największa porcelanowa, bo tu mamy solniczki, które powstały w największych warsztatach złotniczych i wytwórniach porcelany. A do kogo należała ta właśnie solniczka, wiemy? Do króla. No może niekoniecznie do króla, ale jakiejś takiej szlachetnej rodziny, która mieszkała sobie w samym centrum Paryża. A tutaj jeszcze, moi drodzy, mamy kilka solniczek, tych najcenniejszych, ale w naszym muzeum mamy około 1000 obiektów. Tysiące solniczek? Tysiące solniczek. Tak, dokładnie. Tyle tutaj w naszym muzeum się znajduje, a za mną jest najstarsza z nich. Ta, którą tutaj widzicie, ma ponad 500 lat. Jest takiego drogocennego kamienia agatu, ale bardzo cenna, tak. W kształcie takiego kielicha, ale solniczkę można było na przykład zabrać ze sobą w podróż. Mamy tutaj taki lunchbox. Właśnie, ta solniczka znajduje się w tym miejscu i widzicie, że ona jest jednym z elementów całego zestawu. Taki lunchbox to bym mogła brać do szkoły, powiem wam. Też. Prawda? Wyobrażacie sobie przerwę obiadową w szkole i właśnie takie pudełeczko wyjmujesz. Niesamowicie to wygląda. Tak, rozkładamy talerz, rozkładamy kubek, mamy sztućce, jeszcze świecznik, więc gdzieś przydałaby się świeczka. No i oczywiście sól. Solniczka. Tak, a więc myślę, że na pewno ta potrawa, którą byśmy mieli ze sobą, byłaby bardzo smakowita. Dlaczego? Bo była dosolona na pewno. Tak, bo była dobrze przyprawiona solą, bo przecież sól nadaje smak różnym potrawom. Moi drodzy, bo są właśnie takie zestawy tutaj z naszymi solniczkami, ale pojedyncze, naprawdę różne, barwnie malowane, z różnych zakątków świata możemy zobaczyć piętro wyżej. Więc teraz udamy się na wyższy poziom naszego zamku. Kochani, zanim sól trafiła do solniczki, to trzeba było ją najpierw wytransportować z kopalni. A więc górnicy w pocie czoła musieli ciężko pracować głęboko pod ziemią. No oczywiście też odpoczywali, no bo też im się przerwa należała. Ale tą sól wsypywano do tych oto beczek. To trzeba było przetransportować pod szyby, potem za pomocą wielkich maszyn nazywanych kieratami, które obsługiwały konie, wytransportowywano na powierzchnię. Można było przetaczać, można było też wozić w takich tutaj taczkach, ale u nas w kopalni soli w Wieliczce również sól, jak mówiłem, transportowano na... pieskach. Właśnie, i ale pieski kopalniane. Zobaczymy sobie dalej. Chodź, ja już nie mogę doczekać, takiego? Żeby zobaczyć tego psa. Uwaga, zamykamy oczy i patrzymy. O, i mamy pieska. Wow, jaki piesek. Nasz wyczekany pies. No właśnie, moi kochani, czy on przypomina pieska, ten wózek? No.
No tak, bo się ze smycz ciągnie. Tak jakby cię ugryzie. No można by powiedzieć, że tutaj jest taki mały ogonek, czyli ten hak. Ma cztery kółka, no to no na tak, czterech łapach, no, no a tutaj byłby taki pyszczek. Ale piesek, ten wózek został tak nazwany przez górników, ponieważ podczas swojej pracy wydawał taki dźwięk charakterystyczny dla psa, czyli co mógł robić? Szczekanie. Szczekał, dokładnie, dlatego ten wózek został przez nich nazwany pieskiem. I właśnie bałwany solne, te wielkie bryły, albo te beczki, które przed chwilą widzieliśmy, były przewożone na tym piesku. A więc w taki sposób w dawnych czasach w naszej kopalni odbywał się transport do szybu za pomocą tych różnych wózków zwanych psami. To są oryginalne wózki, którymi pracowali górnicy głęboko pod ziemią. O, i to jest kogut? Dokładnie, no to się różni od pieska, rzeczywiście. A ile on waży? Taki kogutek ważył od 2 do 5 kg, więc rzeczywiście trzeba było mieć dużo siły, żeby go udźwignąć. A służył do rozbijania soli i do kształtowania naszych bałwanów solnych. To jest podstawowe narzędzie pracy górnika, czyli nic innego jak kilof. Kilof? Kogutek jest naprawdę kilof, tak? Tak, to jak taka odmiana właśnie kilofa. Teraz weźmiemy się do roboty, czyli poczujemy prawdziwą pracę górnika. Macie jeszcze siłę? Musimy mieć, prawda? Nie możemy narzekać. No to będziemy pracować jak prawdziwy górnik. O, co teraz będzie się działo? Właśnie, to, moi drodzy, jest narzędzie waszej pracy, czyli będziecie mogli się wcielić w rolę górnika, tak zwanego wozacza, który na takim piesku kopalnianym transportował bałwany solne albo beczki napełnione solą. Dacie radę wykonać to zadanie? Tak. Damy radę. No to 3, 4, start. Ruszamy. Wspaniale! Moglibyście spokojnie pracować w kopalni, tyle że na pewno dłużej musielibyście wozić takie beczki. Tak, myślę, że kilka razy i te odcinki o wiele dłuższe byście musieli wykonać, bo górnicy naprawdę sporo musieli tej soli wytransportować takimi specjalnymi dróżkami. Tak, prawda? No właśnie, w ogóle te koła też były trochę inne, więc one jeżdżąc tam po tej podłodze wydawały ten właśnie dźwięk szczekania pieska. Mędrzec, za ten trud, wspaniałej pracy, którą włożyliście tutaj, otrzymacie teraz ode mnie zapłatę, no bo przecież każda praca wymaga jakiegoś wynagrodzenia. Przemek jest królem. Tak, ja dzisiaj decyduję, ja rządzę i wypłatą waszą będzie białe złoto, czyli... Sól! A to faktycznie w tej beczce była sól? Tak, oczywiście. Proszę bardzo, takie wielkie tutaj udało wam się wytransportować kryształy. Proszę bardzo. Kryształ soli. Proszę, dla ciebie. O, ja też nawet. No i oczywiście osoby, które nadzorowały pracę, więc również dla Idy należy się taka bryła soli. Panie Przemku, panie królu. Jest! Brawo. Dobrze. Brawo! Świetnie. Moi drodzy, a więc udało wam się przeskoczyć. Tradycyjny skok przez skórę udany, więc teraz oto tą laską sztygarską. Ja tutaj jako wasz szef pasuję was na górników. I również Lenę pasuje na górnika. Fantastycznie, w takim razie dziękujemy. To był wielki zaszczyt zostać górnikiem, prawda? Dziękujemy wam również, że byliście z nami. Ja wam dziękuję za to, że odwiedziliście nas tutaj w zamku i poczuliście prawdziwą pracę górnika. Było mi niezmiernie miło. I wam również, moi drodzy, dziękuję za ten wspólny spacer i zapraszam do naszego zamku Żupnego, gdzie będziecie mogli zobaczyć o wiele więcej tych wspaniałych solniczek i do podziemnej ekspozycji muzeum 135 metrów pod ziemią, gdzie będziecie się mogli wcielić w rolę górnika. A więc do zobaczenia. My tu na pewno jeszcze wrócimy, prawda? Prawda. Wy też koniecznie musicie.